Jego wróci do synów Izraela. I powstanie i będzie ich pasterzem mocą Pana. Przez majestat imienia Pana Boga swego będą żyli bezpiecznie, bo Jego władza rozciągnie się aż do krańców ziemi. A On będzie pokojem. Oto Słowo Boże. To było jeszcze w PRL. I bardzo dbał o to, żeby mnie wychować bez Boga. Był zaciekły, tak powiedziałam, na wszystko, co święte i Boże. Mama po kryjomu chciała ze mną mówić od czasu do czasu pacierz. A w komodzie w bieliźnie trzymała obrazek Matki Boskiej. Jak taty nie było, tośmy klękały przy tej komodzie, patrzyły na ten obrazek i mama mnie nauczyła Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario. Tak kiedyś
przed tą komodą klęczałyśmy i nie wiedziałyśmy, że po cichu wszedł do domu ojciec. Wyjął pistolet, stanął przy matce, wymierzył w głowę i powiedział, jeśli jeszcze raz to zobaczę, to zastrzelę i ciebie, i ją. Pokazał na mnie. Taki był mój dom. W moim domu, proszę księdza biskupa, nie było krzyża. Matka Boska schowana w bieliźnie w szafie. A w sercu szkoda mówić. Nie wolno było nawet słowo o Bogu wymówić. Z takiego domu jestem. Ale Pan Bóg mnie widział, że gdzieś tam we mnie była jakaś dziwna tęsknota za Panem Bogiem. I tak sobie marzyłam o tym, żeby uwierzyć Pana Boga, przybliżyć się do Kościoła. Nie było jak. Ponieważ ojciec dobrze zarabiał, wysyłali mnie na wszystkie możliwe wakacje i w czas. Pewnego razu jechałam do Zakopanego. I wsiadłam do wagonu, do przedziału, gdzie była jedna tylko osoba. Dziewczyna w moim wieku. I co było dalej? Dzień dobry, dzień dobry. Dokąd jedziesz? Ano, ja jadę do Zakopanego na wczas. A ty? A ja jadę do Krościenka. Co to jest Krościenko? Wam nie muszę powtarzać. Wytłumaczyła im wszystko. I proszę sobie wyobrazić, jakoś tak Duch Święty przez nią przemówił, że ta dziewczyna, co mówiła, że u nich w domu nie było Pana Boga, poczuła jakąś sympatię i do Krościenka, i do tej dziewczyny, i do tego, co się tam w tym Krościenku dzieje, chociaż tam nigdy nie była. Jak kolejarz, konduktor przyszedł, to ona poprosiła o przepisanie biletu na z Zakopanego na Krościenko. Pojechała do Krościenka, bo coś jej w sercu mówiło, trzeba się spotkać z Panem Bogiem. Jest okazja. Rodzice nawet nie będą wiedzieć. Długie opowiadanie, nie będę go ciągnął, ale opowiadała, jaka była szczęśliwa, gdy po kilku dniach pobytu w Krościenku z tą młodzieżą, taką radosną, taką zapatrzoną w Pana Boga, taką rozmodloną i rozbawioną równocześnie, mówi, bo tam myśmy i tańczyli, i śpiewali, ale i klęczeli, i była adoracja. Ja pierwszy raz byłam w kościele po lata. I teraz, proszę księdza biskupa, 2 lata się przygotowuję do chrztu. Ksiądz z domowego kościoła, moderator, opiekuje się mną i uczy mnie katechizmu i tłumaczy mi sprawy Boże. Jaka ja jestem teraz szczęśliwa, jak ja czekam na ten chrzest. Proszę księdza biskupa, może się da jak najszybciej, bez czekania do Wielkanocy. Dałaś. Proszę sobie wyobrazić, to nie było tylko takie sentymentalne uniesienie, chwila, jakieś uczuciowe przeżycie. Ona jest teraz siostrą zakonną w Zambii, skończyła medycynę i leczy ludzi. Bezinteresownie. Tak służy Kościołowi i tak służy człowiekowi. Człowiek z
takiej grupy jak wasza nie jest wierny w Kościele. On nie tylko patrzy, co się dzieje. On tworzy życie Kościoła. On ten Kościół ma w swoim sercu. On go kocha, z nim i za niego się modli. Kościół jest miejscem rozpoznawania naszego powołania i tego, jak służyć wspólnocie, w której się dobrze czujemy, którą kochamy, w której jesteśmy nie tylko dla siebie, ale i dla innych, z którymi stanowimy wspólnotę. Stąd w naszym rachunku sumienia powinno się pojawiać pytanie, czy ja kocham Kościół? Już tu o tym była mowa. Czy ja kocham Kościół? Co to za miłość? Czy rozpoznałem moje powołanie w Kościele? Bo miłość to też czyn. Trzeba do tego czynu dojść. Trzeba do niego dojrzeć. Wy bardzo dużo na ten temat wiecie. Nie muszę wam niczego tłumaczyć. Chciałbym tylko powiedzieć jeszcze raz, jak bardzo się cieszę. Jak chciałbym razem z wami gorąco się modlić. Niech Panu da nam przeżyć ten święty czas owocnie. Byśmy wrócili mocni duchem i miłością i zapalali innych do tego, by odkryli świętość Boga, Jego miłość i swoje miejsce również w Kościele. Amen. Szczęść Boże na tę drogę.